tor. Ciężko mi się trochę jedzie tutaj na polanym torze. Jechało mi się bardzo dobrze, wygrałem start. Od razu odjechałem, z bardzo dużą przewagą ukończyłem. Udało mi się wygrać oba wyścigi z dużą przewagą. W drugim wyścigu nawet udało mi się założyć dubla drugiej zawodniczce. Komplet punktów i przede wszystkim jest to dobry trening przed kolejną rundą Mistrzostw Świata. Wydaje mi się, że odstaję tyle samo od dziewczyn jak w zeszłym roku. Jeżeli one zrobiły postęp, to znaczy, że ja też zrobiłam postęp, co mnie bardzo cieszy. Przed sezonem, jak zawsze, u wszystkich jest nastawienie bojowe, u mnie tego też nie brakuje. Nowy motor, nowy sezon, nowy numer. Sezon jest długi, mamy 16 wyścigów, będzie dobrze. W pierwszym wyścigu ciężko było pierwsze kółko wyprzedzić Aleksa, bo wygrał start. Myślałem, że po prostu będzie tak drugi dojadę, ale udało mi się wygrać. Trzeba w wyścigu bardzo dużo patrzeć. Wtedy tak mniej więcej w połowie już się znajdzie optymalne te ślady, które pozwalają na szybszą jazdę. Dzisiaj po kwalifikacjach i po pierwszym wyścigu jestem bardzo zadowolony. Trzeba przyznać, że zawsze w niedzielę mi się jeździ lepiej. Czuję lekki niedosyt. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim wyścigu popełniłem kilka błędów na ostatnim kole. Jechałem drugi i za każdym razem, jak to w pierwszym i drugim wyścigu, Karol Kędziowski mnie wyprzedził przed samą metą. No czekałem na odpowiedni moment, śladami jechaliśmy podobnymi, nie ma tam aż tak wielu śladów, chociaż są możliwości, no ale Karol wybierał ten najszybszy, także często jechaliśmy podobnymi śladami, no i na koniec już troszeczkę się zbliżyłem, już postawiłem wszystko na jedną kartę, wiedziałem, że trzeba być ostrożnym, bo Kruszyniak jeździ strasznie agresywnie i jest trochę nieprzewidywalny, więc trzeba na niego uważać. Czuję trochę się poddenerwowany, podawałem z siebie wszystko naprawdę, ale no musiałem uznać wyższość Karola. Chcę wyznaczać po prostu trendy w Polsce i być tym numerem jeden. Nie?